Moduł trzeci koncentruje się na omówieniu zasad tworzenia narracji i umiejętności opowiadania historii, storytellingu oraz grywalizacji, czyli wykorzystania elementów gier w sytuacjach niezwiązanych z grami w celu wzbudzenia zaangażowania odbiorców i społeczności lokalnych po to, aby promować zrównoważone podejście do turystyki na obrzeżach podmiejskich i peryferyjnych. Moduł został podzielony na 3 części i zawiera 6 cyfrowych narzędzi. W części pierwszej zostały przeanalizowane sposoby wykorzystania storytellingu, czyli tworzenia narracji w kontekście cyfrowym, a także grywalizacji jako strategii zaangażowania uczestników. Zostały one wzbogacone o prezentację przykładów. Część druga mocniej zagłębia się w te tematy, umożliwiając samodzielne przetestowanie tych strategii. Daje szereg wskazówek praktycznych. Trzecia część modułu koncentruje się na zastosowaniu tych strategii w projektowaniu wycieczek miejskich z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Część ta zawiera dodatkowo 6 narzędzi do wypróbowania, aby wzmocnić wykorzystanie narzędzi cyfrowych w kreowaniu strategii opowiadania historii i grywalizacji. Dzięki tym narzędziom tworzenie własnych cyfrowych wycieczek miejskich z wykorzystaniem różnych kanałów i mediów społecznościowych, czy tak zwane poszukiwanie skarbów, cyfrowej miejskiej dżungli, czy angażowanie społeczności zarówno lokalnej, jak i wirtualnej staje się łatwiejsze. Ukończenie modułu trzeciego umożliwia tworzenie, projektowanie i wdrażanie treści w ramach kreowania niekonwencjonalnych miejskich wycieczek z wykorzystaniem odpowiednich kanałów dotarcia do odbiorcy. Umożliwia także zdobycie wiedzy o tym, jak identyfikować i wykorzystywać różne strategie komunikacji w kontekście określonych celów, tak aby zaprojektować i zrealizować angażujące doświadczenie dla odbiorców.